Proszę Państwa, przed nami kolejna audycja z cyklu Studio Obywatelskie razem ze Studium Obywatelskim imienia Pawła Adamowicza. Taki cykl audycji Państwu co czwartek rano proponujemy. I gośćmi są zawsze wykładowcy Studium Obywatelskiego imienia Pawła Adamowicza. Dzisiaj to doktor habilitowany Stanisław Mocek, profesor Kolegium Civitas, socjolog, medioznawca, rektor i profesor Kolegium Civitas, z którą to uczelnią jest związane. Od jej powstania, czyli od 1997 roku. Witamy serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I mamy porozmawiać o wartości wykształcenia wyższego i jednocześnie o jakości kształcenia kadr w dobie sztucznej inteligencji, ale to nie jest pewien, pewnie jedyny problem, bo no nie trudno zauważyć, że wykształconych ludzi w Polsce jest coraz więcej. Dwa lata temu to było ponad 50% kobiet i ponad 31% mężczyzn. Jakbyśmy spojrzeli jeszcze wstecz, no to by się okazało, że tych wykształconych było wtedy jeszcze mniej. No tylko tu nie chcę utyskiwać i. Robić za takiego, który opowiada, jak to kiedyś było wspaniale. Ale czy da się te, te osoby wykształcone w dobie obecnej porównać do tego, jak były wykształcone roczniki, które studia kończyły w latach 70., 80., a nawet 90., Panie profesorze? Tak, jeśli byśmy tak sięgali rzeczywiście wstecz, mocno wstecz, to warto podać tutaj jeden taki wskaźnik, że w momencie, kiedy dokonywała się transformacja ustrojowa, to wskaźnik wykształcenia wyższego był najniższy w Europie, jeśli chodzi o Polskę. I on wynosił według różnych szacunków, tam się liczy brutto-netto, ale to było mniej więcej 9% osób, ludzi. Czyli można powiedzieć, że oczywiście tutaj wchodziły w grę także czynniki polityczne, bo władzy nie opłacało się, że tak powiem, mieć osób z wyższym wykształceniem ówczesnej władzy komunistycznej. Natomiast rzeczywiście lata 90. Znane, to, to jest taki okres, który się określa jako boom edukacyjny w Polsce, gdzie lawinowo przy, przybywało osób z wyższym wykształceniem. Wtedy też powstał sektor niepublicznego szkolnictwa wyższego, czego wcześniej nie było. Więc od tego momentu też datuje się coś, co można określić jako masowość kształcenia. Jeśli porównać to z tymi dziewięcioma czy tam siedmioma procentami w 1989 roku, no to można uznać, że wtedy te studia miały charakter elitarny. Teraz, oczywiście, w okresie komunistycznym był też czas, kiedy się dostawało na studia za tak zwane punkty za pochodzenie, za pochodzenie. więc to był też czynnik polityczny, ale no, porównanie tamtego okresu do teraz, kiedy mamy rzeczywiście ponad 40%, osu, 40% no to wzrost jest kolosalny. Natomiast umasowienie też wpłynęło, w moim przekonaniu, niekorzystnie na jakość ponieważ instytucje kontrolne w Polsce, no to jest Ministerstwo, Polska Komisja Akredytacyjna, pokazały to zresztą też ostatnie lata, te instytucje są niewydolne, jeśli chodzi o kontrolę jakości w uczelniach w Polsce. Jeszcze taka druga dana, mianowicie w dalszym ciągu w Polsce istnieje około 350 uczelni. 120, około 120 uczelni publicznych i około 230 uczelni niepublicznych. Więc w porównaniu też z obecnym nadchodzącym no dość poważnym już niżem demograficznym nastąpić musi pewna redukcja tych uczelni, ale no dobrze, żeby ona następowała, następowała w wyniku kontroli jakości w uczelniach. Wartość wykształcenia przez pryzmat dwustopniowego systemu studiów. O tym też porozmawiajmy. Na ile to ma wpływ na jakość wykształcenia. Yy, yy, powiedziałbym tak, to, to niekoniecznie, tak, bo ten podział yy, no wynika oczywiście z systemu bolońskiego i Polska była obowiązana to przyjąć. Natomiast tu się z tym wiążą jeszcze zupełnie inne tendencje. Mianowicie do Polski już przyszła, m, przyszedł taki trend, e, może inaczej. Jak wszedł system boloński, dzielący e, zdecydowaną większość kierunków, bo niektóre są niepodzielone, jak na przykład prawo czy psychologia. To są dalej studia jednolite, magisterskie. E, wszystkie inne rzeczywiście są podzielone na 3 plus 2 i to się na początku uznawało, że studia licencjackie są niewystarczające, to było tak, jakby niepełne studia się miało, i dlatego trzeba było je także dokończyć za pomocą studiów magisterskich. Teraz ten trend jest zupełnie inny. Mianowicie istnieje takie przekonanie na rynku, że wystarczą zupełnie studia. BA czyli studia licencjackie. Magisterskie są w odwrocie w tej chwili, ale to jest tendencja z krajów też anglosaskich. Tak to się odbywa. Mało tego, jeszcze powiem o jeszcze jednym trendzie, mianowicie coraz częściej jest takie przekonanie, że wcale nie musisz pójść na studia. Po, po maturze zrób sobie przerwę, pojedź za granicę, żebyś nauczył języka. Pójdź nawet pracować, żeby zobaczyć, jak wygląda życie, dopiero możesz pójść na studia. W tej chwili nie ma takiej presji, jaka była jeszcze w latach 90., może jeszcze nawet gdzieś 15 lat temu, że bez żeby, żeby studiów sobie nie poradzisz na rynku pracy. To przekonanie zaczyna znikać. Tak, no nawet mieliśmy taki moment, i to mniej więcej 10 lat temu, chyba nawet trochę więcej, kiedy się okazało, że jeśli nie pójdziesz na studia, ale zdobędziesz zawód taki, jak, nie wiem, elektryk. Spawa czy mityczna postać no tak, wręcz, tak, na rynku tak, tak, pracy, tak. nagle się okazuje, że ten fachowiec na rynku pracy bez magisterki czy nawet bez licencjatu, no potem jeśli chodzi o zarobki, to na rynku pracy będzie sobie radził zdecydowanie lepiej. Ale ja nie wiem, czy to wpłynęło na tę mentalność, że rzeczywiście zyskanie wykształcenia to jest wartość sama w sobie, niezależna od rynku pracy. Tak można na to patrzeć. No tak jak powiedziałem, jeszcze jakieś 10, 15, 20 lat temu istniało to przekonanie, że koniecznie musisz mieć jednak chociażby studia licencjackie. Teraz to naprawdę nie jest takie oczywiste, chociażby ze względu rzeczywiście na porównanie zarobków. Zresztą, co jest ciekawe, bardzo w latach 90. też uznawano w moim przekonaniu absolutnie niesłusznie że niepotrzebne są technika i, 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 i szkoły zawodowe. Szkoły zawodowe praktycznie zniknęły. Wytworzyła się teraz luka pokoleniowa, że nie ma kto uczyć w szkołach zawodowych bo nie ma tych fachowców. Tak? O, I nawet było tak, panie profesorze, w pewnym momencie, że te szkoły zawodowe jak zaczęły znikać, to odpowiedzialni za cały system kształcenia mówili, no ale to biznes sam sobie takie szkolnictwo wytworzy. Nie wytworzył. Nie wytworzył. Jednak, prawda? Nie wytworzył i jednak pojawiła się ta luka yy, yy, i w obszarze edukacji, i w obszarze... Yy. O rynku, tak, że, że nie ma tych nauczycieli, którzy byli, byli kiedyś. No, na szczęście technika, nie wiem jak jest ze szkołami zawodowymi, ale technika odżyły. W ostatnich latach rzeczywiście one odżywają i całe szczęście, w moim przekonaniu. Natomiast wracając jeszcze do tej sytuacji wykształcenia i rynku, bo tak można to powiązać, oczywiście dochodzi też demografia, bo, bo to jest jakby czynnik taki zupełnie obiektywny. To myślę, że to się będzie jeszcze zmieniało w innym kierunku. Mianowicie w tej chwili. System, osoby odpowiedzialne za systemy bolońskie i, i Komisja Europejska coraz bardziej forsują tak zwany model mikropoświadczeń. To, 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 to nazywa się microcredits. Mikropoświadczenia to są krótkie formy kształcenia. To są kursy na przykład. I wydaje mi się, że za kilka lat. Ukończenie różnego typu kursów stanie się częścią naszych studiów. One wypełnią pewne zasoby programowe w uczelniach na różnych kierunkach. W tym w każdym razie, w tym kierunku idzie, idą specjaliści od systemu bolońskiego. Być może kiedyś system boloński w ogóle zostanie zastąpiony przez krótkie formy. No to porozmawiajmy o takim nowum, jakim w edukacji jest sztuczna inteligencja. No to, że można sobie skonfigurować jakieś zapytanie i sztucznej inteligencji zlecić napisanie, no nie wiem, nawet maila. Jak już pracujemy w firmie, to jak skonstruujemy zapytanie, to on nam napisze maila wręcz. To ma swoje reperkusje, bo tam się nagle mogą dane filmy ujawniać, ale to jest zupełnie inny temat. No bo to samo. Może zrobić uczeń, to samo może zrobić student. I wtedy nie wiemy, czy to jest jego wiedza, czy to jest jego wiedza dotyczą, dotycząca wykorzystania sztucznej inteligencji, tylko na ile to duży problem w tym momencie, panie profesorze? Myślę, że to jest duży problem, zmieniający zupełnie optykę dotyczącą kształcenia w ogóle i na poziomie podstawowym, średnim i, i wyższym. Pan powiedział, że maila może napisać: sztuczna inteligencja może napisać pracę licencjacką i magisterską. Też. Także, także e, 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 o, oczywiście prowadzimy akcję taką no, świadomości, pewnej świadomości społecznej w tym zakresie. E, we, według polskiego prawa e, plagiat jest karalny. Więc mamy z tym od lat też duży problem, natomiast on się oczywiście zwiększa obecnie, kiedy rzeczywiście to może być w całości wyprodukowane przez nowoczesne narzędzie a sztucznej inteligencji. Ale tutaj można się odwołać też do różnych oświadczeń. Myśmy też takie i oświadczenie, i różne zapisy regulaminowe zastosowali w uczelniach, że to jest tak jak kiedyś z internetem, tak? to znaczy tego już się nie da zatrzymać. Trzeba tylko się w tym odnaleźć. Trzeba wykorzystać te nowoczesne narzędzia do tego, że, żeby nie prowadzić później takiej polityki łapania złodzieja, tylko żeby razem ze studentami wypracować odpowiednią metodę korzystania z tych dobrodziejstw. I oczywiście to jest trudne, ale to jest nieuniknione. To oczywiście powoduje, że młodzież może zostać oduczona od pisania. Bo to jest ta umiejętność, która zawsze łączyła się jednak z wykształceniem, że człowiek powinien uczy, powinien ze zrozumieniem czytać i powinien dobrze pisać. No ale to jest nawet związane z używaniem mediów społecznościowych. Tutaj przy okazji matur słyszeliśmy uteskiwania, mm -hmm. że prace na maturach za bardzo przypominają nie tylko w sensie interpunkcji, ale również składni słownictwa. No to, co się uprawia na czatach. Dokładnie. prawda więc to nie trzeba nawet sztucznej inteligencji do tego żeby dane zjawisko się pojawiło a optowałby pan za jakimi rozwiązaniami skoro to jest rewolucja której się nie da zatrzymać to może proces kształcenia mógłby to w jakiś sposób uwzględnić i to trzeba będzie robić i właściwie to robimy w tej chwili, to znaczy, żeby umiejętnie korzystać. Trzeba pamiętać zresztą, że to nie dotyczy tylko pisania, ale i grafik i różnych form, no chociażby dziennikarskich, tak, że to się, to się wszystko zmieniło. Żeby uczyć dziennikarstwa teraz wcale nie trzeba mieć studiów radiowych czy telewizyjnych, tak jak to jeszcze było kilkanaście lat temu, tylko można to robić za pomocą narzędzi, które się posiada właśnie i jest to zasilenie sztuczną inteligencją. Także ja myślę, że tutaj, wracając do jakości kształcenia, bo myślę, że to o tym dzisiaj mówimy. To trzeba to wykorzystać do tego, tu sprzeciw nic nie da, tu protest nic nie da, tak? tu ściganie nic nie da. Tu trzeba po prostu wykładowcy w tej chwili, kadra dydaktyczna, musi razem, no musimy razem wypracować różne metody korzystania z tego, żeby, żeby to było jakby fragmentem rozwoju studenta. Tak? żeby te, ten rozwój, kiedy, który kiedyś polegał na tradycyjnych formach, takich jak mówię czytanie, pisanie, czy nagrywanie nawet pe, pewnych, pe, pewnych mm, jakichś mm, <tuszel> tworów, tak? żeby ono teraz się zamieniło w taką wspólną pracę z wykorzystaniem tych narzędzi. To jest oczywiście trudne, to znaczy chodzi tylko też o to, żeby gdzieś umiejętnie zaznaczać to, że się czegoś nie wyprodukowało samodzielnie, tylko przy pomocy tych różnych narzędzi, które będą teraz coraz doskonalsze, coraz wiadomo, że to będzie się rozwijało. Więc yy, wszelki opór nie ma tutaj sensu. No jasne. Jest też takie zagadnienie, że czasem polityka przynosi takie, takie sprawy, ale one no, jak najbardziej dotykają tego, o co chodzi. Kiedyś na przykład MBA, dyplom MBA, mhm. to było coś. Tak. No bo to um, był najbardziej forsowny, że tak powiem, moduł, jeśli chodzi o zdobywanie wykształcenia. On rzeczywiście mógł gwarantować, że ktoś, kto szczyci się takowym MBA, no to jest człowiekiem przyjemnym, Przygotowanym do mhm. zarządzania na przykład na bardzo wysokim poziomie i może za zaczynać od wysokiego szczebla. No ale mhm. już wiemy, przecież to cała afera na tym polegająca. Mhm. Jedna uczelnia, która to MBA rozdawała na, pra na prawo i lewo, wystarczyło po prostu dobrze zapłacić. Nie podejrzewam, żeby była jedyna. No ale to też pewien problem, bo tak patrzę po różnych krajach, no to oni w różnych krajach usiłują mieć takie rozwiązania, które. Zapewnią, że człowiek z takim, a nie innym dyplomem, to jest gotów do tak wysokich zadań. No nie wiem, absolwent politechniki paryskiej. Politechnicy to jest we francuskim biznesie od razu wstęp na najwyższe stanowiska. To dosyć trudne w tej chwili, przy tym, co się stało z MBA. Podejrzewam, że nie tylko w naszym kraju, no ale na naszym kraju się skupmy, panie profesorze. Ja myślę, że tu ten e, przypadek. E, ja też mam podejrzenie, że nie jest to tylko jedna uczelnia e, i dobrze by było to rzeczywiście skontrolować. E, mianowicie oczywiście kiedyś studia MBA prowadziło się obowiązkowo z partnerem zagranicznym. Tak na przykład na SGH od lat e, istnieje program kanadyjski e, MBA. E, nawet uczelnie niepubliczne bardzo solidnie do tego e, podchodziły. Ale te uczelnie, które powiedzmy, znajdują się w pierwszej dziesiątce rankingu perspektyw, to jest, to są tutaj nie będę ich wymieniał, ale, ale to są te z wyższej półki rankingowej, tak bym powiedział. Natomiast natomiast rzeczywiście, tutaj to, co się stało w tej jednej uczelni, a być może nawet wielu. To jest, jak pan powiedział, powód czysto polityczny, to znaczy, zmieniono przepisy dotyczące uczestnictwa w radach nadzorczych. Przez dłuższy czas, żeby wejść do rady nadzorczej, trzeba było mieć albo wykształcenie ekonomiczne, albo zdany egzamin państwowy. Od swojej koleżanki wiem, że ten egzamin jest potwornie trudny do zdania, no a istniała potrzeba polityczna obsadzenia spółek skarbu państwa i innych spółek lokalnych masowej skali o tak bym powiedział no i przygotowana została maszynka w postaci MBA bo rzeczywiście MBA uprawniało w pewnym momencie do tego, żeby wejść do spółek. Także tu zadziałał mechanizm edukacyjno-polityczny, tak, tak, tak można to określić. A czy dotkliwy jest dla uczelni to, co wydarzyło się w sferze wiz? No bo to też taki odprysk prawda, afery wizowej, że dostawali wizy studenckie, obywatele różnych krajów. Pojawiali się na uczelniach, uczelnie się cieszyły, ale potem oni jechali gdzieś dalej i to trwało semestr, dwa, a potem uczelnia nie miała już tej korzyści, bo zawsze ktoś przyjeżdżający z zagranicy studiować, to umówmy się, dla każdej uczelni jest, no, czysty zysk, to nie wiem, czy to nie jest za odważne, ale, ale to jest pewna wartość. I w jakim miejscu jesteśmy teraz, jeśli chodzi o wartość wykształcenia, no i właśnie udział studentów z zagranicy? Zanim do tego przejdę, to jeszcze jedno zdanie o tym MBA, że tutaj też zarówno w przypadku MBA, jak i problemu jest, nie można. Wy, 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 jak to się mówi, wy, wylewać dziecka z kąpielą. Tak. Tak? Bo oczywiście e, i w jednym, i w drugim przypadku istniały zjawiska patologiczne i to nie od kilku lat. To już się działo kilkanaście lat. Ja obserwuję ten rynek. E, jestem w prezydium Kraspu, więc wiem, co się dzieje e, od lat. E, z tym nic nie robiono. I to jeszcze, jeszcze przed, przed tym ośmioletnim okresem pisu. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o MBA, to wypracowanie w tej chwili dobrych studiów jest bardzo trudne w kontekście tego, co się stało, po prostu, czy co się, co się jeszcze być może dzieje. My mamy bardzo dobre studia z Apropo Sopy. Razem robimy z Sopą studia zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną na naprawdę wysokim poziomie. I cieszą się ogromnym powodzeniem. W tej chwili rozszerzamy liczbę godzin, żeby startować też w rankingu. Ranking studiów MBA w Polsce jest bardzo elitarny i to dobrze. Tak? To znaczy, tam są naprawdę najlepsi. I, I chodzi o to, żeby to robić, ale robić to. E, absolutnie no, nie w trzy miesiące, te, te nasze studia trwają półtora roku e, i tam będzie w tej chwili około 400 godzin zajęć. To jest bardzo dużo. I e, co do WIS. E, rzeczywiście to była druga patologia, która się odbywała. To, co pan mówi, studenci, którzy nigdy w tej uczelni się nie pojawiali, zachodziły jakieś transfery finansowe bardzo e, podejrzane. Kolegium Civitas, czyli moja uczelnia Jest liderem jednym z liderów Umiędzynarodowienia Ale my na przykład my Mamy studentów z 70 krajów Ale po jednej, dwie, dwóch osób To nie jest na masową skalę Mieliśmy świetny wzrost Z roku na rok tych studentów My przeprowadzamy z każdą osobą Rozmowy przez Skype Żeby wiedzieć z kim mamy do czynienia Czy ta osoba zna język bo przecież ją będzie trzeba kształcić po angielsku. Więc y, te wszystkie rzeczy były w wielu uczelniach pomijane. Przyjmowało się byle kogo, bez znajomości języka, albo nawet tak, że za pomocą różnych metod, że ta, ta osoba nigdy w uczelni się nie pojawiała. No ale niestety, teraz y, zablokowano tą sytuację dla wszystkich uczelni. To też jest niedobra sytuacja, ponieważ no, nie wiem czy toczą się kontrole w konsulatach i wizy po prostu po prostu nie są wydawane. Pan powiedział, że dobrze jest mieć studentów zagranicznych, oczywiście bardzo dobrze jest, bo wtedy się jest uczelnią międzynarodowioną, ale trzeba też pamiętać o tym, że wiele uczelni czy zdecydowana większość uczelni Zdecydowała się na przyjmowanie studentów zagranicznych ze względu na niż demograficzny w Polsce. Po prostu będzie z roku na rok coraz mniej studentów w pewnym momencie i musimy to mm, czymś nadrobić, żeby w ogóle uczelnie istniały w Polsce. Więc to, jest, to nie jest sytuacja taka, że my na tym nie wiadomo, jakie pieniądze zarabiamy, tylko chodzi o to, żeby w ogóle uczelnie mogły się utrzymać. Proszę Państwa, Studio Obywatelskie dzisiaj z udziałem wykładowcy Studium Obywatelskiego imienia Pawła Adamowicza, no, doktorem habilitowanym Stanisławem Mockiem, przypomnę, socjolog, medioznawca, rektor i profesor Kolegium Civitas w osobie naszego gościa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.